Witam was, moje dzieciaczki kochane. Tak zwana humanistyczna trzecia H. Tematem dzisiejszej lekcji są lata 1918-1939. Czy ktoś z mojej ukochanej klasy trzeciej H potrafi mi powiedzieć, co to jest za epoka w naszych jakże pięknych dziejach Rzeczypospolitej Polskiej? Może ty, Jessico? No wierzę, że ty jesteś tylko kochany, to na pewno pamiętasz, prawda? Kiedy ty masz taki piękny, to na pewno pamiętasz. Trzecie międzywojenne? Ale jak ty to krzyczysz, to mi się słyszy. Międzywojnie? No międzywojnie, no międzywojnie, dokładnie. A co na początku powiedziałaś pierwsze? 20-lecie. 20-lecie międzywojenne. No bardzo ładnie, bardzo ładnie. Ponieważ mieszkamy w naszym ukochanym Krakowie, to o Krakowie przydałoby się cokolwiek wspomnieć bądź powiedzieć. Jak ja to mówię, historia ze świadkiem historii, czyli mną. Kraków nie był tak nabuzowany, nie było tam nawszczykane tyle tych, jak to się mówi dzisiaj, suwenirów, bo po polsku nie można powiedzieć upominki, tylko trzeba mówić suweniry, więc wtedy to tego nie było. A, droga Kasieńko, nie było McDonalda. Więc moi kochani, kiedy szliśmy na przykład ulicą Floriańską, nie mogliśmy spotkać KFC, Empiku. Nie mogliśmy spotkać McDonalda czy innych fast foodów, bądź po prostu komercyjnego bałaganu. Moje kochane dzieciaczki, kiedy szliśmy ulicą Floriańską, czuć było zapach pieczonych obwarzanków. Kiedy szliśmy ulicą Floriańską w naszym pięknym Krakowie, słychać było gwarę polską. Słychać było polską mowę. Majerów we wsi Bronowice, tylko wino i kolorowe spódnice. Niesamowite rzeczy się dzieją, panowie piją, kobiety szaleją. Poeta z Marynią flirtuje, pana młodego zaś wieś inspiruje. Panny młodą stópki bolą, noc i reszta wino wolą. Lecz sami zobaczcie, moi mili, co też goście na weselu robili. Wiecie co? Gdyby Chopin żył, to by pił. O! Bucieki mam trochę ciasne. A to Zezy, moja złota. Ze szewcem taka robota. Tańcz mi bossa. Cóż to? To nie można. Co się męczyć? W jakim celu? Trzeba być w butach na weselu. Amor mógłby je gospodarzyć. Amor ślepy. Może zdradzi. Amor? Duch skrzydlaty. Gończy. Pretensji do skrzydeł wiele. Więc się na pretensjach skończy? A nie skończy się w kościele. O czym ty z nim będziesz gadać, jak ty nieuczona? Elektryczność za czu bije. Zgrzałam się przy tańcowaniu. Pani marzy o kochaniu. Co tam pani w serce bije? Jak się żenić, to się żenić. Piję, bo ja muszę, bo jak piję, to mnie kuje, wtedy w piersi serce czuję. Tak to czuję, tak to słyszę, i ten spokój, i te ciszę, sady z Czechy, łąki gaje, orki żniwa, słoty maj. Ale to wieś spokojna, niech na całym świecie wojna, byle Polska wieś zaciszna, byle Polska wieś spokojna.
Matematyka! Matura za 68 dni!